Cześć Wam. Ten krótki odcinek jest całością dużego odcinka o tym, jak samodzielnie wyciszyć auto, a w tym odcinku pokażę Wam, jak zdemontować tapicerkę, jak wyciszyć samodzielnie drzwi oraz jak wyciszyć uszczelki. Jeżeli nie macie jeszcze materiału, żeby to zrobić, to polecam Wam, co zrobić w filmie ABM Trade z Warszawy. Jeżeli przychodzicie z mojego kanału, to dostaniecie zniżkę na hasło sam wyciszam. No, to zapraszam do odcinka. Okej, wyciszanie drzwi, to zanim powiem Wam o ogólnych takich zasadach, którymi się trzeba kierować wyciszając samochód, powiem Wam o tym, jak zdemontować tapicerkę tutaj w Superbie. W innych autach pewnie będzie trochę inaczej, ale jest dużo filmików instruktażowych na YouTubie, także na pewno to znajdziecie. Dobra, rozbieramy ten boczek. Jak widzicie, ja już mam tutaj boczek wybebeszony, ale pokażę Wam, o co chodzi, jak się go zdejmuje. Okej. Na początku bierzemy sobie śrubokręcik i podwadzamy sobie tutaj, tu i tu, i to nam wychodzi, to ma dwie wtyczki, tutaj jedna wtyczka i pod tym jest druga wtyczka, odpinamy, prosta sprawa. Potem tutaj pod spodem chyba nie będzie widać, tutaj jest śrubeczka TX30, patrzcie jaki mam fajny przyrząd, pyk, ja już ją odkręciłem wcześniej. Magic. TX30, kluczyk, odkręcamy i na samym dole tutaj, tutaj trzeba zrobić pół obrotu i zwolnić taką śrubę. Następnie lampeczka, zobaczcie, tutaj tylko naciskamy śrubokrętem, odpinamy kostkę, no i już możemy siłować się ze spinkami. Bierzemy sobie takiego majstra dziobaka, szukamy spinek i dookoła jedziemy. Jak już troszeczkę nam się zrobi miejsca, możemy wsadzić rękę i po prostu wyciągać tapicerkę, a na końcu ją pchamy do góry i czy tam uderzymy do góry i ona wyjdzie. Nie róbcie tego zbyt mocno, żeby nie poodrywać kabelków, którymi ta tapicerka jest przyłączona tam w środku. A jakie to kabelki, to zaraz Wam powiem. Ok, mamy boczek drzwi odgięty już. I teraz tutaj drenażyk sobie wyjmujemy. Tu odpinamy klamkę, robimy to tak, że ten plastik odciągamy w tamtą stronę, wyjmujemy, ja tego jedną ręką nie zrobię. Odpinamy tutaj od głośnika kabelek, tu kabelek. I tyle. I drzwi zdjęte. Tak? Tak. Dobra, to działa. Dobra, to skoro mamy już zdjętą tapicerkę, ja tutaj jeszcze zdjąłem sobie tą zaślepkę otworu technologicznego. I teraz patrzcie, okazuje nam się ta blacha zewnętrzna tutaj. I tu jest coś tam jednak naklejone, żeby były mniejsze wibracje, ale słabo to wygląda. My to musimy wszystko wykleić matą butylową, 2 mm, i robimy tutaj we wnętrzu całą taką warstwę z tego. Ja bym sugerował robić to od dołu i robić z taką zakładeczką, bo tutaj, nie wiem czy wiecie, ale leci woda. I jeżeli będzie leciała, no to lepiej, żeby poleciała o tak, że na zakładeczkę, niż jakby było tak i tu jakbyście źle coś zwałkowali, to by się mogła dostać woda i mogłaby się pojawić korozja. No i co? Odklejamy to białe, naklejamy sobie takie paski, czy jak tam chcecie, kwadraty, im większe, tym lepiej. Ja tutaj wziąłem sobie dwa takie skraweczki, no i wałkujemy bardzo dokładnie. Tutaj widzicie takie kwadraciki, najlepiej jak one są praktycznie sprasowane, że nie widać tych linii, no ciężko to jest czasem zrobić, ale to sprawdzajcie, czy każdy jest ten kwadracik tak, wiecie, rozwałkowany. No i krawędzie, czy są dobrze tutaj rozwałkowane, żeby się nigdzie od góry nie dostała woda. Co tam jeszcze? W środku są takie wzmocnienia. Tych wzmocnień nie obklejajcie. Nie doklejajcie też do samego dołu tych mat butylowych. Zostawcie tu jakieś tam miejsce, żeby woda sobie mogła też tam właśnie spływać. Nie przejmujcie się, że gdzieś tam nie dolecicie, nie dojedziecie tą matą, bo już nie dostajecie. To po prostu lepiej mniej zrobić, niż dalej gdzieś tą matę wypuścić, a żeby była niedokładnie przyklejona, czy żeby się tam odklejała, potem gdzieś tam uderzała, wibrowała, czy się tam
dostawała woda. Dobra. To jak już odkleicie całe to wnętrze, co wam pokażę też na filmikach, jak to będzie wyglądało, to trzeba obkleić teraz to. Również mata butelowa, tu już nie musicie robić jakichś tam zakładek, może być o tak. Im większy kawałek, tym fajniej to wygląda, tym lepiej tak naprawdę. Starajcie się te wszystkie przewody, żeby były jednak nad matą. Nie przykrywajcie tych silniczków, tych przewodów, tylko starajcie się, żeby to wszystko było nad matą, żeby mata była pod tym. Da się to zrobić, zaraz wam pokażę. Tu są otwory na spinki, ich też nie zakrywajcie, zostawcie jakiś tam margines, żeby wam potem dobrze boczek doszedł drzwi. Co jeszcze tu z takich ciekawych rzeczy? A no tutaj to już chyba tyle. Na tyle. Jak już to będzie obklejone, to się bierzemy za tapicerkę. Obklejamy tutaj sobie, nie mam chyba, a tu mam kawałek. Obklejamy sobie tapicerkę pianką pochłaniającą. To jest pianka akurat pochłaniająca. Staramy się to zrobić z jednego kawałka, potem sobie powypuszczać tylko te spineczki i to co potrzebujemy. No i jak pójdzie to tu, potem to tu i proste. I sprawa prosta. Aha, jeszcze wam nie powiedziałem, że można zastosować coś takiego. Czyli to jest taka pianka kauczukowa. Ją dajemy tutaj na krawędziach, troszeczkę ją wypuszczamy poza ten rancik, do którego dochodzi tapicerka. I ona zapobiega temu, że tapicerka jakby czasem, nie wiem, byście jechali po dziurach czy coś, tapicerka pracuje i plastik może gdzieś tam uderzać o boczek drzwi. To ona tutaj to amortyzuje. I ja tak dookoła każde drzwi też obkleiłem, co wam też pokażę. Jak widzicie, część pracy już zrobiona. Zapomniałem wam powiedzieć, że tu też jest otwór technologiczny przecież. I fajnie, że jest, bo tędy też można tam nawrzucać wyciszenie. I dobrze się to wałkuje w tamtym miejscu. Dobra, działam dalej. Nadal działam, to jest jeszcze nieskończone, dopiero tak wstępnie założone. Udało mi się to zrobić jakby z jednego całego kawałka, ale jakby wam się nie udało, czy trzeba by to jakoś bardzo ciąć, czy kawałkami, to się tym zupełnie nie przejmujcie, bo to i tak będzie spełniało swoją funkcję, czyli będzie tłumiło te drgania, także wygłuszało. Także wiecie, jeżeli nie robicie tego na co dzień profesjonalnie, gdzieś tam w firmie, tylko dla siebie, to się tym zupełnie nie przejmujcie, że to jest choć trochę mniej estetyczne, czy musieliście pociąć na więcej kawałków. Luz, pełny luz. Okej, guys, drugi etap mam już za sobą, tego wyciszania matami butylowymi. Jak mi wyszło? W porządku. Generalnie wszystkie przewody na wierzchu, także jest ok, tak jak wam mówiłem. Ogromny pedantyzm nie ma znaczenia na tłumienie drgań i na samo wyciszenie. Dobra, biorę się teraz za tapicerkę. Dociąłem już sobie piankę pochłaniającą ABM i muszę ją tylko teraz dopasować do tapicerki. No i zobaczcie, tapicerka już jest oklejona pianką pochłaniającą. Teraz tylko montuję całość i drzwi gotowe.
jestem właśnie po jeździe testowej, po wygłuszeniu drzwi i wiecie, no jest z tym dużo roboty, ale akurat w tym samochodzie to nie ma takiej spektakularnej różnicy w wyciszeniu przed a po. Trochę jest oczywiście, jest lepszy basik z radia, ale tak naprawdę zaczynamy słyszeć inne strefy, które nie są wygłuszone, czyli ja zacząłem słyszeć tutaj te uszczelki, że tutaj mi z tego bziuka, zacząłem słyszeć bardziej nadkola, także tu już jest ok, ale jest jeszcze sporo do zrobienia. Jeżeli szumi nam z okolic szyb, to musimy do uszczelek naszych oryginalnych dołożyć do środka takie piankowe uszczelki, które tam link wam wrzucę w opisie. Jak to zrobić? Jest taki przepychacz, który ma taki koniuszek, to też da się kupić na Allegro. Do jego końca wiążemy tą naszą uszczelkę. Ja tutaj mam 7 mm, średnicę 7 mm. Wiążemy i po prostu przez uszczelkę będziemy to przepychać. Oczywiście, żeby lepiej to szło, dajemy jakiegoś Ludwika, płyn do mycia rąk, albo najlepiej silikon w sprayu, czy tam taki spray silikonowy do uszczelek. Chciałem to zrobić najpierw na uszczelce całej, czyli bez przecinania uszczelki, ale nie udało mi się to zrobić. Zobaczcie, tutaj są takie dziurki. O tutaj. I przez tą dziurkę chciałem przełożyć to wszystko, żeby przeszło. No i mnie się to nie udało. Może jakbym miał kogoś drugiego do pomocy, to może by się udało, bo ponieważ uszczelka była trochę sparciała, to rozerwała mi się tam dziurka przez ten przepychacz, bo jakby były duże siły tak dookoła działające i ta dziurka się zaczęła rozrywać i mi rozerwała pół uszczelki. Także musiałem kupić nową za 239 zł. Przyznaję się, bez bicia, po prostu akcja, która miała skończyć się po 5 minutach, skończyła się po paru godzinach. No, ale to jak obejrzycie filmik, to takiego błędu już nie popełnicie. Następna uszczelka to jest ta nowa. Ja ją przetnę, ładnie sobie przejdzie przez nią ta uszczelka i zakładam na drzwi. Nie trzeba tego kleić nawet. Pokażę wam. No i tak to wygląda po skończonej pracy. Łączenie jest tutaj. Niezbyt piękne, ale ma działać. Pokazałem wam, jak założyć sznur gumowy do tej uszczelki, sznur gumowy o średnicy 7 mm z przecinaniem tej uszczelki i to jest łatwizna. Natomiast tutaj, jeżeli chcemy założyć sznur gumowy, to już nie jest taka łatwizna, bo tak. Znaczy, teraz wam powiem, że jest jeszcze większa łatwizna, ale o co mi chodzi? Ta uszczelka jest przyklejona tutaj i nie da się jej zdjąć i przeciąć jej i fajnie przeciągnąć tego sznura. I teraz tak, ja próbowałem przez... Tu są na obwodzie takie dziurki, przez te dziurki przeciągnąć ten sznur. Bez zdejmowania tej uszczelki. Zupełnie mi nie szło, więc postanowiłem, że to zrobię tak. Tak jak ktoś na forum też to robił. U niego podobno działa, ja też tak robię, czyli przewlekam się też 7 mm sznur o średnicy 7 mm. Co jakiś czas tam podklejam i tak dookoła całych tych drzwi. I zobaczcie, tutaj będzie prężyło, tutaj też będzie prężyło i sprawdziłem na innych drzwiach i to naprawdę działa, wygłusza. Więc roboty jest minuta dosłownie z tym, a też myślę, że będzie to dobrze działało. Dobra, uszczelki mam już założone, zaraz jadę na jazdę testową. Chciałem wam powiedzieć jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Uszczelki zdejmuje się ciężko. Jakby to powiedzieć, łatwiej się wkłada niż wyjmuje. Najlepiej zdejmuje się je tutaj, czyli na tych zagięciach. Ale nie jest to prosta praca, nie jest to praca też na 2 minuty. Warto mieć rękawice, bo mnie aż bolały od tego palca. Wróciłem właśnie z jazdy testowej po wyciszeniu uszczelek, czyli włożeniu do nich tych sznurów gumowych czy tam piankowych, zwał jak zwał. I jest duża poprawa, ale nadal słyszę tutaj z okolic słupka, a jakieś dźwięki, bo lusterka powodują dużo hałasu. Ten hałas uderza nam w tę część szyby i tutaj po prostu ze słupka a coś słyszę.
Podobno właśnie w tym samochodzie bardzo dużo pomaga wyciszenie słupków A, co też oczywiście sprawdzę, ale względem wyciszenia samych drzwi, no to komfort teraz naprawdę wzrósł. Jeśli podobał Wam się ten materiał, to zapraszam do subskrybowania, lajkowania, no i komentowania. Widzimy się w następnych odcinkach. Nareczka.